Rozpoczynamy gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną i razem z państwem są nasi goście. Pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Pani poseł, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam pana posła i witam państwa. I oczywiście pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, kłaniam się również, witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam panią poseł i witam wszystkich państwa. Drodzy państwo, przed nami temat, myślę, że istotny, bo o polskich firmach, o polskim interesie będziemy rozmawiali, ale w kontekście wypowiedzi z jednej strony obecnego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, z drugiej strony również premiera Mateusza Morawieckiego, który już do tych słów się odniósł. I na początek może lider Platformy Obywatelskiej, właśnie Donald Tusk, który niedawno spotkał się w Raciborzu z załogą energetycznej spółki Rafako, która jest w sporze z państwowym Tauronem. No i Donald Tusk obwiniał za całą sytuację rządzących. Posłuchajmy może, jak to wyglądało i jakie słowa na ten temat wypowiadał lider Platformy Obywatelskiej. Rafako, podobnie jak byłoby z innymi firmami w tej sytuacji, trzeba ratować. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby efektem działania władzy i wielkiej spółki Skarbu Państwa było zniszczenie innej polskiej firmy. Ktoś, przepraszam za uproszczenie, ale ktoś te kotły to i tak będzie musiał albo robić, albo przywieźć. Czyli tutaj Donald Tusk broni polskich firm. No ale tak jak mówiłem, pojawiła się reakcja ze strony premiera Mateusza Morawieckiego i dodajmy sobie tę reakcję, tę wypowiedź do naszej rozmowy, a za chwilę rozpoczniemy debatę na ten temat. Jaką receptę miał Donald Tusk i Platforma Obywatelska dla firm, które miały problemy? Otóż recepta była bardzo prosta. Ludzie na bruk, nie robić nic, prywatyzować. A tak naprawdę prywatyzacja bardzo często oznaczała zezłomowanie przedsiębiorstwa. Przypomnijmy to, ponieważ dzisiaj pan Donald Tusk stroi się w piórka obrońcy pracowników. Drodzy pracownicy w różnych zakładach pracy, przypomnijmy sobie, jak było, tę długą listę niszczonych zakładów pracy. No i teraz pytanie, kto tutaj ma rację, czy pracownicy, czy polskie firmy mogą upatrywać w Donaldzie Tusku wiarygodnego ich obrońcy? Pani poseł. Panie redaktorze, no trochę niezręcznie mi się wypowiadać. Najlepiej, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej w tej sprawie po prostu przedstawili swojego interesu. Tak. Natomiast ja mogę wypowiadać się w odniesieniu do lidera opozycji, bo też wraz z formacją Lewicy tą opozycję w Sejmie tworzymy. I mogę powiedzieć tak, że oczywiście te spotkania są bardzo wartościowe, one są bardzo cenne i prognozują, że politycy, którzy biorą na siebie tą odpowiedzialność w przyszłości, ja bardzo wierzę w to, że w przyszłości, czyli już niebawem, w następnej kadencji zjednoczona opozycja będzie rządzić krajem, to też z tych obietnic będą musieli się wypowiedzieć. Natomiast samo spotkanie i przyjazd pana przewodniczącego do firmy uważam za bardzo ważną i odpowiedzialną rzecz. I to nie jest nic złego, absolutnie. Oczywiście można się powoływać na ten czas, kiedy pan Donald Tusk, będąc premierem, rządził w kraju. Tylko ja mam takie wrażenie, szanowni państwo, zresztą to nieustannie widać, szczególnie w mediach publicznych, ten zarzut i nieustanne mówienie o Tusku, jakby rządził w kraju też nieustannie. Otóż nie, państwo rządzicie, zwracam się tutaj do pana posła, do Zjednoczonej Prawicy, blisko już wkraczamy w ósmy rok waszych rządów i naprawdę to nieustanne przenoszenie odpowiedzialności na Donalda Tuska, na koalicję czy Platformę Obywatelską, czy w ogóle opozycję, no staje się już bardzo niesmaczne. Wręcz bym powiedziała takie infantylne. Społeczeństwo w to po prostu nie uwierzy. Wy państwo przenosicie nieustannie winę na winę pani, Tuska. Pani a poseł, to jest śmieszne wręcz. Być może rzeczywiście tak jest, że część tematów gdzieś pojawia się w kontekście tego, że to Donald Tusk za coś tam odpowiada, czy rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u za coś odpowiadają, ale w tym przypadku akurat mam wrażenie, że jest po prostu przypomnienie pewnych faktów, które się wydarzyły za rządów Donalda Tuska. No i właśnie pewnej kwestii wiarygodności, która też jest istotna w polityce, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o akurat obronę polskich firm czy polskiego interesu. Jak na całą sprawę i te wypowiedzi, które się pojawiły, patrzy pan poseł Robert Telus, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Ja najpierw się odniosę do wypowiedzi pani poseł. Troszkę się w duszy uśmiechałem, jak pani poseł broniła pana Donalda Tuska. Przecież to nie jest chyba pani partia. To po pierwsze, a po drugie... Dlatego powiedziałam, jako opozycja. Ale z drugiej strony, jako pani lewica, no pomniejsza pani swoją wartość swojej partii i siebie, bo mówi pani lider opozycji. No jaki lider opozycji? Sam się nazywał liderem opozycji moim zdaniem, ale to jest pani interes i pani sprawa i pani partii. Jeżeli pani sama już nazywa go liderem opozycji, no to znaczy, że wy nie macie lidera jako lewica, przepraszam. No ale to jest wasza sprawa i to tylko tak bardziej tak no dla pani, no że ja się uśmiechnąłem w duszy, jak pani to mówiła. A teraz wracając do sedna sprawy, do sprawa Donalda Tuska. Ja myślę, że tak, Donald Tusk myśli, że społeczeństwo nie pamięta to, co on robił, co robił jako premier i co robił jako szef sam się nazwał królem Europy, bo to są jakby ciągłość tego, co robi. Zresztą myślę, moim zdaniem, to nawet więcej zaszkodził Polsce, będąc tym właśnie królem Europy, tak zwanym królem Europy, niż nawet premierem, dlatego że w jednej i w drugiej sprawie, w jednej i w drugiej funkcji on wypełniał tak naprawdę linię Niemiec jako firma i jako, przepraszam, premier, jako ten, który wtedy kształtował tą linię polityczną rządu i później w Europie. A wracając do firm, no trzeba, panie poseł, przypominać, naprawdę trzeba przypominać, żeby ludzie wiedzieli, żeby pamiętali, jak zamykano firmy, przy budowie autostrad, ile firm w Polsce zostało zamkniętych wtedy, gdy budowano autostrady. I to przecież nie powinna nawet pani bronić tego, bo tak jak powiedziałem, to jest Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przyczyniło się do zamknięcia tych polskich firm, które były jako podwykonawcy przy budowie autostrad. Ja myślę, że tak, Donald Tusk w tej chwili jeździ po Polsce i myśli o tym, że społeczeństwo po pierwsze zapomniało, a druga rzecz, mówi to do wyborców młodych, bo wyborcy młodzi no, nie pamiętają tego ze względu na to, że wtedy byli za młodzi, nie interesowali się. I on w tej chwili, tak jak tutaj powiedział premier bardzo ładnie, ubiera się w taką skórę owcy, do baranka, dobrego człowieka. Przecież tak nie było. To on przecież mówił, że nie ma pieniędzy na to, żeby pomagać Polakom, że nie wie, jaki guzik naciskać, żeby pomagać Polakom. To on się przyczynił tak naprawdę do wielu sprywatyzowanych firm. Ja daję taki symbol zawsze. To w ostatnich miesiącach, dosłownie w ostatnich miesiącach rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego sprzedano PKP Energetykę. I doprowadzono do tego, że w Polsce tory były polskie, a cała energetyka w Polsce, cała energetyka, podkreślam to, na kolei, kolokwialnie rzecz biorąc, była w rękach spółki niepolskiej. To teraz. Właśnie. I myśmy to przywrócili. To jest taki symbol rządów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, co pani na to? Czy z jednej strony Donald Tusk to przedłużenie niemieckiej polityki w Polsce, bo taki zarzut się pojawił? No i co na te kwestie wiarygodności, przypomnienie tego, jak to wyglądało za czasów właśnie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego bez lewicy? Ja już przyzwyczaiłam się, myślę, że wszyscy się przyzwyczailiśmy do tak zwanej nowomowy posłów Zjednoczonej Prawicy. Ja bardzo dziękuję, panie pośle, że pan dba i martwi się o dobrostan mojej formacji. Ja mówię to po prostu z szacunku do wszystkich liderów, którzy rządzą dzisiaj na opozycji, są szefami partii opozycyjnych, a pan Donald Tusk jest przewodniczącym największej partii na opozycji, więc warto też ten szacunek wyrazić. W przeciwieństwie do was, drodzy państwo, bo wy lejecie wręcz tą nienawiścią od rana do wieczora. Pani poseł, myślę, że też tak powiedzieć nie można zdecydowanie. Przepraszam. Pani poseł, proszę. Panie pośle, dzisiaj jest rano, poranne godziny. Gdzie tu była nienawiść? Ja z uśmiechem mówię o pani. Spokojnie. Nie mam na celu dzisiejszej audycji, dzisiejszego programu, ale wystarczy za chwileczkę włączyć kolejne, przełączyć inne programy i zobaczymy, co państwo mówicie. Natomiast wracając do samych firm, ja chcę panu posłowi przypomnieć, nie będę pana egzaminować, ale panie pośle, w ubiegłym roku, mówimy o 2022, prawie 2800 przedsiębiorstw zawiesiło swoją działalność z uwagi na niewypłacalność. Mówię o przedsiębiorstwach, jeśli mówimy o
działalnościach jednoosobowych, o tych mniejszych firmach rodzinnych, to ich było zdecydowanie więcej. To jest o 30% więcej w stosunku do roku 2021. Zatem nie może pan mówić, a właściwie kłamać, panie pośle, że jest tak wspaniale, bo wiemy doskonale, że jest potężny kryzys. Ja też przyjmuję oczywiście, że ma na to wpływ sytuacja w Ukrainie. Jesteśmy też po pandemii, w związku z tym to też miało wpływ na sytuację w naszym kraju, ale nie mówmy, że jest tak dobrze, bo firmom jest coraz trudniej. Naprawdę jest trudno i na pewno do pana posła docierają osoby, pani poseł, ale do czy biura tutaj poselskiego można, z różnego rodzaju interwencjami. Można rządowi zarzucić bierność w tym kontekście, że rząd po prostu nic nie robi, a firmy zgłaszają się, że jest problem, a rząd tutaj zachowuje właśnie pewną bierność i obojętność. Rząd mógłby robić więcej. Już nie wspomnę oczywiście o tym nieszczęsnym Krajowym Planie Odbudowy, czyli nieszczęsnym w tym wymiarze, że tych środków nadal nie mamy, a mogłyby już pracować w naszym kraju od wielu miesięcy, ponad 20. Na pewno przyczyniłoby się to do zmniejszenia inflacji. Przyczyniłoby się też do rozwoju w określonym obszarze naszej gospodarki. Samorządy dostałyby również potężny zastrzyk gotówki. Zatem to są środki naprawdę, proszę państwa, bardzo nam potrzebne. Ale ja też chcę zauważyć jednak bardzo duże rozdawnictwo tego rządu w aspekcie różnego rodzaju funduszy, fundacji, którymi się państwo otoczyliście. Przypomnę, prawie 500 miliardów złotych jest poza budżetem państwa, proszę państwa. Proszę państwa, zwracam się tutaj do pana posła. To są środki praktycznie niezewidencjonowane, nad którymi kontroli właściwie nie ma żadnej, jeśli chodzi o finanse publiczne. Już nie wspomnę o rozpasanych wydatkach kancelarii pana premiera. O 1000% wzrosły te wydatki, proszę państwa, w stosunku pan do poseł... choćby wydatków kancelarii Dziękuję premiera. Pan poseł Robert Telus, panie pośle, jak pan odpowie na te zarzuty? No pani poseł, naprawdę jest pani sympatyczną panią poseł i myślę, że i inteligentną panią poseł i pani dokładnie wie, ile rząd pomógł polskim firmom właśnie w czasie pandemii i w czasie wojny. 200 miliardów złotych pierwsze wypłaty, które poszły tylko i wyłącznie do firm. To wy właśnie bardzo często i dziś też pani to powiedziała, osądzacie rząd za rozdawnictwo, że za dużo dajemy firmom, za dużo pomagamy, że to nie powinno tak być, a zamrożenie cen energii, a zamrożenie cen ropy, a zmniejszenie VAT-u na olej napędowy, a zamrożenie cen gazu. To wszystko jest pomoc firmom, żeby firmy nie upadały. Oczywiście, że te firmy upadają, bo jest wojna i oczywiście, że ta sytuacja, którą w tej chwili mamy, to jest jedyna taka sytuacja, ciężka sytuacja od II wojny światowej. Ale my nie mówimy, że chowamy głowę w piasek i nie mówimy, że nie mamy wpływu na to. My robimy wszystko, żeby Polakom pomagać i jesteśmy z Polakami. Jeszcze jedna rzecz, panie redaktor i drodzy państwo, żeby było jasne. My nie mówimy, że robimy coś wielkiego. To jest nasz obowiązek rządowy. To rząd ma właśnie w takich momentach pomagać Polakom, to rząd ma pomagać firmom i to jest jakby nasz obowiązek, tylko że my to rozumiemy, a nasi poprzednicy tego nie rozumieli. I dlatego chcemy to po prostu przypomnieć. Chcemy przypomnieć, żeby, tak jak powiedziałem, żeby Polacy pamiętali o tym, jaki mają wybór? Między kim a kim? Między jakimi czasami a jakimi czasami? Między jakim rządem a jakim nie rządem? Można tego i żeby młodzi ludzie, i żeby młodzi... Nie można tego porównywać, ma pani rację. Nie można tego porównywać. W tej chwili jest dużo trudniejszy... Po tej chwili jest bardzo dużo trudniejszy nie, okres. Nieprawda. A z drugiej strony, żeby młodzi ludzie też wiedzieli o tym, bo młodzi ludzie nie wiedzą, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej. Nie pamiętają, jakie było bezrobocie. Nie pamiętają, że my ich rodzice musieli pracować po 5 zł za godzinę. A każdy, takie były. Każdy ma tutaj swoją... kosztował litr benzyny wtedy, proszę państwa. Każdy ma swoją rację, drodzy państwo. Zobaczymy też, co wybory nam pokażą tak naprawdę, bo to będzie to rozstrzygnięcie. Stawiamy przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Za moment z kolejnym tematem widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl, a skład pozostanie bez zmian, więc zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami.